szykują się poważne zmiany w okolicy galerii Focus Mall. Na początek zmiany w organizacji ruchu. Skrzyżowanie wrocławskiej z Sienkiewicza zastąpi rondo. Będzie to rozwiązanie hybrydowe, które ma usprawnić ruch. Inwestycja drogowa jest niezbędna ze względu na poprawę bezpieczeństwa i umożliwienie dojazdu do nowej galerii handlowej, która znajdzie się na terenie po dawnej estradzie. Prace związane z budową nowego ronda mogą wystartować z początkiem marca przyszłego roku. Jak zaznacza Dariusz Lesicki, wiceprezydent Zielonej Góry, inwestor już szykuje się do rozpoczęcia pracy, a co ważne, nowe budynki będą architektonicznie nawiązywały do stylu galerii Focus Mall. Ma powstać rondo turbinowe, które będzie usprawniało ruch w tym obszarze ze względu na to, iż dojazd tam bywa trudny. Później oczywiście nastąpi, czy równolegle będzie prowadzona zabudowa obszaru, który od lat straszy tak naprawdę w Zielonej Górze, może już nie tak mocno jak kiedyś, ale jednak jest niewykorzystany, jest pewnym ugorem w centrum miasta, więc po byłej estradzie ten obszar zostanie zabudowany obiektem usługowym, który będzie współgrał z Focusem z punktu widzenia wizualnego. Nowe rondo i nowa galeria handlowa to nie koniec zmian. Rozbudowy doczeka się też galeria Focus Mall. Budynki, które od kilku ładnych lat pokryte są ozdobnym płótnem, będą poddane rewitalizacji i znajdą się tam dodatkowe powierzchnie handlowe i parking. Ta inwestycja ma się wydarzyć już w przyszłym roku. Zielonogórzanie, którzy regularnie odwiedzają galerię Focus Mall, zaznaczają, że przydałoby się coś zrobić z opuszczoną częścią dawnej polskiej wełny. Niech pan patrzy, drzewa rosną na tym. Na dachach. Wydaje mi się, że czas najwyższy, żeby zrobić z tym porządek. A proszę powiedzieć, a przydałoby się rozbudować galerię Focus Mall, żeby jeszcze te miejsca tutaj zrewitalizować? Wie pan, ja to nie mam pomysłu, to już muszą biznesmeni myśleć o tym. Trzeba by zagospodarować, bo to niszczeje, no widać po dachu, jaki jest zarośnięty. Dawno powinno to być zmienione, jak najbardziej. Jesteśmy za tym. Wiceprezydent Zielonej Góry dodaje, że kwestia rozbudowy parkingu, podobnie jak przebudowa ronda, będą kluczowe. Obecny parking przy Focus Mall może pomieścić 500 aut. Wszystko wskazuje na to, że parking zostanie nadbudowany i w sumie pomieści nawet 1000 pojazdów. Mówi się o 1000 miejsc parkingowych, co myślę, że troszeczkę usprawni też ruch w tym obszarze, jak również centrum o 1/3 się powiększy, jeżeli chodzi o powierzchnię handlową. Z tego wynika, że rzeczywiście Zielona Góra jest dobrym miastem do inwestycji. Galeria Focus Mall jest jedną z najlepiej funkcjonujących w kraju. W kategorii miast od 100 do 150 tysięcy mieszkańców nie ma sobie równych. Odwiedzają miesięcznie 500 000 klientów.